Widzicie? O, znowu się zaczęło. Znowu mi dokuczają. Patrzcie. Darek Canalio, oddaj rentę. Jaką rentę? Jaką rentę? O. Następny. On to każdego dziesiątego słyszy. O. Ale się uśmiał. Uśmiał się. No popatrz. Uśmiechnięty. No. A to ja napisałem. Michał znowu kolegę znalazł. Im większy palan, tym Michał bardziej ukontentowany. No. Michał to jest ten taki ten. No. No właśnie on. To Michał. To jest Michał. To jest Michał. No. Michał wyznawca owsiarza. No. On to. Gdyby nie owsiarz, to by majtów nie nosił. No. No. I z gołą dupą chodził. A ten mówi, że ja zbiera że puszki dla mnie mogą pek. Kurwa puszki, bo. Chopie puszki, to ja mam tu pełne, ty. Pełne mam puszki, nie muszę pustych zbierać. O, patrz. Kiedyś będzie po Bożemu, tymczasem jest po swojemu. EB. No, widzisz? Będzie po Bożemu. Peraczu mu kupuje. No. Tam, nago tak. Na głupim niemieckim mówię. Jakim niemieckim, człowieku? Co ty? Co ty? Co ty? Z dupy się urwałeś, Michał? Koszulki z dziecięcymi obrazkami, jakimi dziecięcymi obrazkami? Co ty wymyślasz, człowieku? Jak... No, jeź mi, to przyniosła matka, to przyniosła jedzenie, debilko, tylko ten. Chciała, żebym mięso zmielił, no. Się uśmiał, lalala, mięso po terminie, no. Katarzyna powiedziała mięso po terminie, bo Katarzyna w Carrefourze roznosi mięso, to ona wie, które jest po terminie, a które nie po terminie, bo jak żygo, to znaczy, że jest przed terminem, a jak nie żygo, to znaczy, a jak żygo, to jest po terminie, a jak nie żygo, to zjada, no, na surowo się siecze, no. Pety zbierałem. Gdzie ja pety, człowieku, zbierałem? No, jednego peta podniosłem, bo to specjalnie go położyłem, bo poleciałem, położyłem peta, upaliłem trochę, żeby leżał, że niby, że jestem biedny. Przecież ja jestem, kurwa, bogaty. Ludzie, nie wpłacajcie mi tam tip donate'ów, bo ja już mam tyle kasy, że to ten, no. Kiepy zbierać, te kiepy, to jest cały jak kiep, no. Ktoś tam szedł chodnikiem, gadał, peta, bla, bla, bla. Coś tam, znowu bredzi, Kasiula, ale cyrki, ha, 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 ha. Idę filmik szukać, no, szukajcie moich filmów, może wam coś do tej głów wpadnie, że będziecie mądrzejsi, może będziecie tacy mądrzy jak ja, no nie? No. Zapalić, bla, bla, bla. Coś tam, no i skończyli, no. Chciałem coś napisać, no. Teraz im piszę, patrzcie. O, trzeba im coś napisać, żeby głupki wybudzić z letargu. O. Letargu. O. I patrzcie, co będą pisać. I jeszcze im ikonę jakąś wyślę. O, tu obrazka. O, z tym szeryfem. Zobaczymy, czy coś napiszą. Ten pastor Pawłowski, go tam obili podobno, te gestapowce w tej całej Kanadzie, no nie? No to Kanada to demokratyczny kraj. Jedyne, co mi się nie podobało w Pawle Pawłowskim,
Znaczy, nie, że tyle, że mi się nie podobało, tylko po prostu, że człowiek troszeczkę źle rozumie sytuację, dlatego, ponieważ marihuana, czy też konopia lecznicza jest tam dostępna, można sobie ją uprawiać. Jest to wszystko jak najbardziej w porządku i tak powinno być i tą melinę trzeba likwidować. Dlatego panie Arturze, niech pan tam zrobi jakiś research na ten temat. Nie każdy musi palić. Mnie na przykład osobiście paliłem w pewnym okresie życia i to paliłem często, uprawiałem sobie w lesie, tak. Tylko kupowałem na melinie u tego Jaruzelskiego, a potem po prostu uprawiałem, to było 10 lat temu, krzaki mi ukradli. Także wiem, że to boli. No ale powiem panu tyle, że po prostu znudziło mi się. Po prostu mi się znudziło. Znudził mi się ten stan. Przestało mi robić i jakoś ani mnie to ciągnie, ani mnie to bawi, ale autentycznie jestem za legalizacją, ponieważ wiem, że gdyby była dostępna, jak na przykład papierosy, to nie spotkałbym masę ludzkiego ścierwa, nie naoglądałbym się takich klimatów typu jakiś rynsztok ludzki, po prostu nie zdegenerowałbym się do tego, żeby brać na przykład twarde narkotyki, co mi się też zdarzyło. Po prostu, jak to mówią, kto z kim przestaje, takim się staje. Dlatego uważam, że marihuana powinna być jak najbardziej legalna, po to, żeby chronić chociażby konsumentów przed kontaktami z ludźmi takimi, jak właśnie pana zlinczowali. Bo to są ci sami ludzie, chodzi im o to samo, pieniądze. No. Widzę, że się chłop zawiesił. Zadziorny. To jest kłapouch. Kłopciaty. Wymyśl coś nowego, bo się robisz nudny. Napiszmy, bądź poważny. Bądź poważny. Weź się w końcu do pracy, żeby ludzie z ciebie mieli pożytek. Mieli pożytek. Mieli pożytek. Pożytek, bo tylko pijesz piwsko i palisz papierosy. O, tylko pije, on pije piwsko, to jest takie bydle, że pije piwsko i papierosy jeszcze pali. No. Proszę, w palę się nie mieści, co ten człowiek sobą reprezentuje. O, drugi etat, gdzie ty chcesz, chłopie, kurde, drugi etat? Jak ty pierwszego nie masz. Chłop siedzi i nie ma. Nie ma hajsu. Na YouTube się nie nadaje, bo jakby
Jakby zaczął nagrywać, to kamerę by rozwalił kłapciakami, jakie on ma kłapciaki normalnie. Ja pier. Jak UFO. Człowiek UFO. Człowiek UFO. Człowiek UFO. Człowiek UFO z tymi. Z radarami. Radarami. O, szuka sygnału w kosmosie. Szuka sygnału w kosmosie. Tak. No. Ratuj życie Wiktora. No. Nie pomaga. Ratujmy życie Wiktorowi. Wesprzyj. Macie napisane. Wspierajcie. Następna za. Salony gier w internecie. Salony gier, kurwa, na internecie. Salon gier był na osiedlu, to milicja przyleciała i pozamykali wszystko. Przecież jak ktoś gra na tych, no, jak to się nazywa, no, jak to się nazywa, fliperach, no nie, no to jest przestępstwo, więc pozamykali. Donald Tusk i Platforma ocalili świat. To znaczy salony gier w internecie. Takie czasy. Czasy salonów gier w internecie. No. Są ludzie odjechani jak Polacy, to są tak odjechani, że masakra. O, Media Expert wleciało. Reniusi z jej przebojem. Ceny jakichś dyktafonów. A powiem, że szczerze, że mam dyktafon. No nie taki ładny jak ten, ale też mam dyktafon cyfrowy. Działa. Na dwie baterie. AAA. Działa. A przyleciał gołąb. Zwykle, który to przyleciał, samiec, o, samiec. No, teraz to mam seks grupowy na parapecie, bo był samiec i samica, a potem przyleciała druga samica i jak walczą te samica jedna jak drugą przegania, normalnie jak w życiu, oj, 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 oj. Mają przesrane i się gonią po tym parapecie. Z jednej z drugiej, jak się tak rozochocą, no nie? No, i srają, i srają, i srają. Ja się tak zastanawiam, kurde, tyle tych, kurde, okien jest u mnie w bloku, a tylko, kurde, do mnie przylatują i mnie demoralizują. W sumie widzę, że nie piszą nic, więc będę kończył. Jeśli może tu na górny ten buty na obcasach też ma. Też na mnie jadą? O, no proszę, że na mnie jadą, no proszę, że na mnie jadą, proszę. Wszyscy kurwa na mnie jadą, no. Zaś do Jaworzna przyjechali, bo to TVN chodzi, że to dziś TVN był, śniadaniowym, Róż będzie w telewizji, bo na mnie Róż mówią, no nie? No, mistrz drugiego planu, prezenterka z tyłu, ktoś stoi dubie w nosie, lalala. A, to śmietniki też kręci, no, śmietniki kręci, nie wiem. Gimplamie mówił tego Róż nie dość, że geniusz, to jeszcze gwiazda, Oscara ma pewnego, bla bla bla. Ha. A pojedzie z kamerą jak Jaś Fasola. Fasola. O chłopie, chłopie. Róż daj głos, on w każdym filmie zagra pod warunkiem, że mu pozwolą w pończochach grać w pończochach. Kurwa.
Uroił se, że w pończochach chodzę. Głupek kurwa. Pończochy, które zabierał matce. O, następna inteligentka. No tu ha. Zagra pod warunkiem, że on a to już było. No, wszędzie mi jadą. Wszędzie mi jadą. Wszędzie mi jadą. Wszędzie. Jaworzno jadą. Na Katowicach jedynie mi nie jadą. Bo na Katowicach to dużo ich jest, to mi nie jadą. Deszcz czasem Soluwę pocisną, ale no, tu jesteś jak pulton. Dobra, kończę tego streama, bo widzicie, że mi jadą, że mi dokuczają. I France są. France niedobre, France, uważajcie na nich. Uważajcie i przede wszystkim nie ufajcie Eliszce. Nie ufajcie Eliszce, bo Eliska. No nie ufajcie jej, no po prostu. Ufajcie se mi, bo ja wam zawsze prawdę powiem. No to na razie trzymajcie się. Zapraszam do następnego oglądania filmów.